Get Even nie jest grą o strzelaniu, ale jest grą o konflikcie, a konflikty bardzo często rozwiązuje się za pomocą broni. Staramy się nie tyle o to właśnie, żeby było jak najwięcej strzelania, ale żeby strzelanie u nas współgrało z całością gry, która opiera się na tym, że jeden człowiek, co tu dużo mówić, chce drugiemu wyrządzić pewną krzywdę albo pomścić krzywdę, która została mu wyrządzona. Jedną z naszych podstawowych decyzji designerskich było pójście w realizm. Aby dobrze odwzorować broń, stworzyć ją realistyczną, fajną, stwierdziliśmy, że najpierw musimy dowiedzieć się, jak te wszystkie broni działają w rzeczywistości. Dlatego pojechaliśmy w celu zebrania referencji na strzelnicę. Dostaliśmy do rąk różne rodzaje broni, bo i pistolety, karabiny taktyczne, strzelby, zwane też shotgunami. Na strzelnicy współpracowaliśmy z różnymi światowej sławy trenerami strzelectwa sportowego i strzelectwa bojowego. Nasz dźwiękowiec Paweł miał możliwość nagrania wszystkich dźwięków związanych z używaniem broni. Te dźwięki następnie wykorzystaliśmy w grze. Problem w tym, że dźwięk nagrany na strzelnicy, dźwięk prawdziwej broni w rzeczywistości jest bardzo płaski. Niestety filmy i gry pokazały troszkę inne efekty, troszkę wszystko poprawiły, żeby wyglądało ciekawiej, lepiej niż w rzeczywistości i my musieliśmy się też tego trzymać. Dzięki nagraniom wideo, które zarejestrowaliśmy na strzelnicy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przenieść zachowanie się broni w świecie realnym do świata gry. Mogliśmy zwrócić uwagę na takie detale, jak refleksy świetlne na fakturze broni, czy też drobne elementy wskazujące na to, że jest to broń faktycznie używana. Chcemy się skupić na konkretnych broniach i dopracować je jak najlepiej. Dzięki czemu w momencie, kiedy dostajemy ją do ręki w grze, mamy wrażenie, że obcujemy z prawdziwą bronią, która ma swoją historię. Oprócz strzelania w Get Even będą inne mechanizmy do walki, niektóre najprawdopodobniej takie, których nie znajdziemy w żadnej innej grze. Ale jeśli chodzi o samo strzelanie, to przykładamy się bardzo mocno do tego, żeby ono było jak najbardziej realistyczne, jak najbardziej przekonujące i jednocześnie, żeby nie było za łatwe, ponieważ Get Even nie ma być prostą grą, nie ma być grą, w której radośnie strzelamy, kładziemy kolejnych przeciwników. Tutaj pokonanie każdego przeciwnika ma być pewnym wydarzeniem, a w związku z tym, żeby strzelać, trzeba będzie się trochę postarać.